Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Decat Lady. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie miłe słowa, które wrzucacie mi w komentarze. No cóż, no zagrzewamy to do boju, tak? Więc jeszcze raz, dziękuję bardzo. Lecimy dalej z fabułą. Zdobyliśmy bransoletkę od pani Burton, która gdzieś sobie poszła. Możemy teraz zobaczyć, gdzie ona sobie poszła. Mamy tę bransoletkę, więc teraz możemy, kurczę, ściemnić pielęgniarce, co i jak. Tu niestety pewnie i tak nas nie wy... Chociaż gdy pokazać bransoletkę, będzie tym aż chyba nie da rady, nie? Sorry, mom, teraz tak wypis potrzebuje, dobra. Okej, no to teraz pytanie brzmi, czy zmienią się jakieś dialogi z pielęgniarką może? Czy będzie cały czas to samo? Proszę bardzo, to samo. Znaczy najgorsze jest to, że nie mogę wyjść i anulować jakikolwiek dialog, tylko trzeba po prostu przejść przez jeden z dialogów i po prostu zakończyć to i dopiero wtedy można pójść, tak? Dobrze, że jest przyspieszanie tekstu. Z tego, co widziałem po niektórych opiniach na Steamie, starych opiniach, starych recenzjach, to nie było przyspieszania tekstu i to było strasznie frustrujące. Ale teraz już mamy, dobra, czyli skoro jest bransoletka i zobaczcie, że właśnie, a może ona wróciła do swojego pokoju, to możemy znowu zrobić akcję z łazienką, która dalej wydaje mi się, kurczę... Też jest cały czas otwarta woda. Cały czas mi się wydaje ta akcja z łazienką taka trochę... No kurczę, coś mi tam przedobrzona troszkę, tak? Znaczy ogólnie pomysł jest fajny, ale... No wszystko wskazywało, że jakoś mamy w kartotece wyszukać imienia matki. Kto mógł wpaść na pomysł, że imię matki pojawi się, kurczę, właśnie w tamtym miejscu w literach? No po prostu... Wiecie co jest rozwalone w tym momencie? Mózg na ścianie. Dobra. W każdym razie... Widzę, że tu cały czas jest gorąco i cały czas widzę, że para leci, ale myślę, że teraz możemy, zaraz to zadzwonimy, powiemy, że jesteśmy aż Burton i coś się może zmieni. No zobaczmy, jak przyleci pielęgniarka i podamy się za kogoś innego. Mogę pani podać nazwisko, tak, i datę urodzenia i proszę bardzo, jedziemy. Ann Burton. Ann Burton, born in 1975. Let me just check your name band quickly. Ann Burton. That's fine. I'm just going to check your name band now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? I'm just going to check your name band now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Coś tu nawaliło z tym dialogiem ostro. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? No dobra, mamy zupełnie inne leki teraz. No dobra, weźmy je. That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. Ale teraz pytanie, co to zmieni? Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax. Jesteśmy dokładnie w tym samym stanie, dokładnie w tej samym momencie. Ona coś tam mówiła do nas, tylko się te napisy jakoś zbagowały przy tym dialogu. Przepraszam bardzo. I w sumie nie wiem. Dokładnie ta sama akcja, i co? Cały czas ten sam plujący, kurczę, pająk. Ale może teraz, skoro jestem już Ann Burton, to pozwolą mi wziąć chociaż swój wypis, tak? Chociaż to jest, znaczy to jest takie trochę, widzicie, zastanawialiśmy się, czy gra jest mądra. A tutaj widzę, że trochę nas to wybija z imersji, no bo tyle razy już z nią gadaliśmy, że dawno by zapamiętała tę twarz, nie? Ale możemy też to zrzucić na to, że jest bardzo zabiegana i nie zwraca uwagi, kto jak wygląda, kto jak się nazywa. Ale swoich pacjentów powinna się jednak kojarzyć z twarzy, szczególnie taka jedna, co tu ciągle łazi, nie? I nagle już Ann Burton, już zapomniała, że ona się nie nazywa. Ann Burton, przepraszam. Dobra. Please do not touch the. Ale to jest moje. Yeah. Well, if you were looking for some. Thanks. Nie mogę wziąć, ale przecież to już jest moje. Jestem Ann Burton. Ann Burton. Kurde, co ja jestem Ann Burton, no? No muszę przyznać, że nagle zacząłem sobie po prostu testować różne rzeczy i okazuje się, że rękawiczki zadziałały w kiblu. I to jest ciekawe. Dwie rękawiczki wrzuciłem właśnie do toalety.
Czy to może oznaczać, że teraz zapcha się kibel? Ale tak już po prostu chwytam się brzytwy, bo czuję, że ta zagadka jest kompletnie dla mnie nieintuicyjna. Zdobyłem, kurczę, bransoletkę Ann Burton. Przejrzałem znowu wszystkie opcje dialogowe, jakie można było przejrzeć, żeby wybrać znowu nazwisko Ann Burton, a nie mnie. I teraz znowu dostaję leki i wszystko dzieje się dokładnie tak samo, że jestem skołowana i muszę wracać do łóżka. Nic się nie zmieniło po tym, jak zdobyłem bransoletkę. I znowu czuję, że jestem w tym samym punkcie. Tego jest jeszcze gorzej, ponieważ już to kompletnie nie wiem, co robić. Nagle odkryłem, że można tu wrzucić coś. Co, jak teraz spłuczę, to się zapcha? Aha. Okej. Wylał kibel, to nie można było tego zrobić od razu? Toaleta, użyj. Nie muszę znów tego robić. Spłucz, nie ma potrzeby spuszczać drugi raz. Okej, no i może teraz, jak zadzwonimy, to będzie nowa opcja dialogowa, że kibel się zapchał, ale to nie można było tak zrobić od początku? Pewnie można było, zanim zdobyliśmy bransoletkę Ann Burton. O kurczę. Taka jedna mała rzecz. No ale wrzucić rękawiczki do kibla? Dlaczego akurat rękawiczki? Dlaczego one akurat zapchały? No, bo gumowe? No dobra, no w porządku, ale... O. Well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Ah, it's the gloves. Again! I guess I'll have to get my hands dirty, since the cleaner's called in sick. No proszę. I teraz rzeczywiście ona odeszła od swojego biurka. Okej, ale myślę, że i tak ta opaska jest nam potrzebna do czegoś. Mam jeszcze pojedynczą rękawiczkę, gdyby była mi potrzebna. Wziąłem też znowu pojemnik, gdyby mi znowu był potrzebny. No dobra, teraz możemy wziąć ten wypis. Dokładnie tego potrzebuję, żeby w końcu iść do domu. Super, a czy możemy teraz... Nie potrzebuję żadnego z nich, wolałabym poczytać gazetę. Czyli wszystkie te dokumenty pacjentów były tutaj kompletnie zbędne. W porządku, i co? I teraz mogę już pokazać wypis? Wypis. Zobaczmy, co on tutaj... To moja droga ucieczki niestety jest na nazwisko Ann Burton. Muszę jakoś nabrać tych strażników, żeby myśleli, że jestem Ann. No właśnie. W zasadzie wyglądamy dość podobnie. No dobra. Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a dist- Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Ann Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, ma'am. We'll see you soon. No, you won't. Now get out of my way. No dobra. I co? Udało się wyjść, ale zobaczcie, że dalej jesteśmy w szpitalu. To nie jest koniec. Okej, jakieś, zobaczcie, jakieś są fajne obrazy. No dobra, ale w końcu mamy progres, ale... Warany, ile ja się tutaj naszukałem... I już zacząłem po prostu testować wszystko ze wszystkim, ale nie wiem, czy to dobrze świadczy o grze. Naprawdę, bo... No coś mi nie gra w tej całej zagadce, tak? To wszystko było jakby ślady i wskazówki, które ta gra nam rzucała, jakby kompletnie szły w innym kierunku według mnie oczywiście, w innym toku rozumowania, w jakim trzeba było faktycznie pójść. No ale dobra, mam nadzieję, że to był taki wyjątek, chociaż szkoda, że taki moment jest w pierwszej akcji tej gry, no w drugim chapterze już, tak, jest ich 7. To mogło moim zdaniem sporo graczy zniechęcić może. Drzwi do magazynu. Zamknięte są drzwi do magazynu. Okej, to są jakie? To są drzwi do jakiegoś biura. Też są zamknięte. Employees only, mogę wrócić? Już nie mogę wrócić. Jej, nie muszę wracać. Patrzę, kto tam gra. Może jakieś ciekawe rzeczy są tutaj, bo gaśnica. Okej, już nie mogę wrócić, czy mogę tylko przechodzić przez lokację. Nie mogę nigdzie wchodzić. Dime Ward, Maternity Ward i Exit. O, samo poszło. O. And you must be Susan Ashworth. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Mhm. Oopsie. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication.
I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now! I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Ha! No i w końcu. Czyli przeszliśmy do tego momentu, tak? Następnego dnia musiał nas przesłuchać, wydać, że nie jestem... Jakieś oświadczenie, tak? Że nie jestem psychiczna. I dopiero wtedy mogę się... Obiecał mnie wypisać z tego psychiatryka. Ale pytanie brzmi, kto jest... Czy ktoś z tych osób nie jest przypadkiem moją pierwszą ofiarą, bo tu miałem, prawda, 5 osobami się zająć, nie? No ale zobaczymy. Może to jest na razie tylko taki wstępniak. Wynajmuję mieszkanie, mieszkam sama i pasuje mi to, mieszkam z przyjaciółką, musi się o mnie zamartwiać. Mieszkam sama i pasuje mi to. I live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? Poszukuję pracy, jestem kelnerką, pracuję w kawiarni. Ale to jest ciekawe, bo jestem ciekaw, czy my, odpowiadając na te pytania, trochę kształtujemy swoją osobowość. Być może tak jest. Być może tak jest. Tak w ogóle to tłumaczenie, dlatego ono ma takie błędy, nie ma polskich liter, ponieważ jest fanowskie. Dlatego na stronie Steama nie ma napisane, że jest polski język. Ponieważ nie jest to oficjalne tłumaczenie, dlatego czasami są jakieś błędy, niedociągnięcia, ale i tak moim zdaniem jest lepsze takie niż żadne, naprawdę. Jestem kelnerką, pracuję w kawiarni. Nie lubię ludzi, a pracuję w kawiarni. Aktualnie poszukuję pracy. Powiedzmy, że poszukuję pracy. I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Co robię na dzień dobry? Piję mocną kawę i palę na balkonie, jem śniadanie, płatki, przygotowuję kubek herbaty i czytam gazetę, leżę w łóżku, nie śpię, nie mogę się zmusić do otworzenia oczu, idę do toalety, czy nie wszyscy tak robią, włączam telewizor i oglądam stare programy. Uhuhu. Piję mocną kawę i palę na balkonie, czyli używki. Jem śniadanie zazwyczaj płatki. Ale jakie? Kurna? Płatki kwiatków? Nie no, wiadomo. Ja też w sumie czasem jadam jakieś płatki owsiane, nie, ale czekoladowe jadam. Przygotowuję kubek herbaty i czytam gazetę. Kurczę, czy to ma jakieś znaczenie, co ja tu wybiorę? Może ma, może nie. Do toalety, w sumie rzeczywiście. Pierwsze co robię, to do toalety. I go to the toilet. Doesn't everyone? Fair enough. What is the next thing you do then? Oh, I don't know. I just muddle through, I guess. Don't think there's any routine to it. It depends how I feel that day. Would you say that you feel safer at home than outside? Czuję się bezpieczniej w domu? No, chyba tak. I
Yeah, I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Jaka rzecz poprawiłaby mi życie? Pewnie byłoby więcej pieniędzy, dobry przyjaciel. Chciałbym lepiej wyglądać. Coś, o co mogłabym walczyć. Powód, żeby dalej to ciągnąć. No i teraz właśnie, bo to jest pytanie, czy ja powinienem myśleć tak jak Ann Burton i starać się odpowiadać tak, jak ona by odpowiadała, czy jednak bardziej... Ja powiedziałem Ann Burton, o Boże. Ashworth. Przecież. Już mi się mieszają. Kurde, ta Burton mi tak w mózgu zamieszała, że zapomniałem, jak się nazywa główna bohaterka. Ashley Ashworth. Nie, Ashworth było. Susan Ashworth. No, dobra już. Susan. Czy tak mamy myśleć tak jak Susan, czy jednak decydować bardziej pod swoim kątem? Ale skoro mam depresję, wydaje mi się, dobry przyjaciel byłoby całkiem niegłupie. Ktoś, komu mogłabym nareszcie zaufać, tak? Przyjaciel. Coś, o czym, albo coś, o co mogłabym walczyć. Lepiej wyglądać też mogłoby poprawić samopoczucie. Więcej pieniędzy to jest takie... Ja bym powiedział, że to jest takie puste trochę, nie? Zobaczmy przyjaciela. A good friend. Someone I could finally trust. But I can't see anyone will turn up anytime soon. I've become a social hermit. People avoid me. You'll have to try to open up a bit. Hopefully the suicide watch worker will work with you on that. Don't think it'll help much. I heard they're not very good. Really? Sorry to hear that. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Tak, jak widać, nie pomogło za bardzo. Nie, nie sądzę, był to dobry pomysł. Nie. No, I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Każdej nocy rzadko, zazwyczaj dobrze sypiam. Rzadko. Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Czuję się dobrze, z całą pewnością lepiej niż przed wypadkiem. Czuję się, jakby cały świat był przeciwko mnie. Teraz czuję się dobrze, z całą pewnością lepiej niż przed wypadkiem. Lepiej niż przed wypadkiem. Teraz czuję się dobrze. I feel fine now. I feel like I want to change my life for the better. Not really sure how yet, but I really want to try. Do you find it hard to concentrate? Z koncentracją? Czasami, tak? Albo nie, raczej nie. Problem z koncentracją. Ja jestem sharp mind. Ja dokładnie wiem, co chcę robić, chociaż czasami rzeczywiście po tych lekach czuję się skołowana. Czasami. Yes. Sometimes. Do you drink alcohol, Susan? Tylko czasami. Only sometimes. I'd suggest you don't consume any alcohol at all for a while. Does that sound like something you can do? Yeah, sure. I'm not a big drinker anyway. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Nie wiem, co by nie wstąpiło. Oczywiście, że nie. Czasami zdarza mi się o tym myśleć. Tak, myślę o tym często. No, chcemy stąd wyjść, więc myślę, że ściemnimy mu, że wcale o tym nie myślę, chociaż mimo wszystko... Zdecydowałem się to zrobić. Czasami zdarzało mi się o tym myśleć. Kurczę, no i mam teraz dylemat. Jestem ciekaw, co wy byście wybierali. Bo to jest... Właśnie, i teraz pytanie, jeżeli to ma wszystko znaczenie, co teraz wybieram, to... dlatego, znaczy zakładam, że to ma znaczenie, dlatego tak się skupiam nad tym, ale... Jeśli by się okazało, że to, co wybieram, nie ma kompletnie znaczenia w przyszłości w tej grze, no to... To w sumie nie wiem, czy powinienem się aż tyle nad tym zastanawiać.
Dobra, niech będzie, że trochę z prawdą, czyli czasami zdarzało mi się o tym myśleć. Well, I used to think about it sometimes. Don't you think about it when you're really down? Susan, I'm a psychiatrist. My job is to talk people out of it. Would you ask a fireman if he ever thinks about setting fire to his house? I suppose not. But I'm sure lots of people have times when they do think about it. I couldn't say, Susan. The statistics show that men are 3 times more likely than women to commit suicide. That puts you in the minority. But of course, that's missing the point. Suicide is never the solution. There's always a way of solving whatever problem you might have. I realize that now. Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Nagły impuls, wstyd mi za to, nic mnie już nie cieszyło. Chciałem, żeby wszyscy wiedzieli, jak bardzo zraniona się czułam. Nic mnie już nie cieszyło, to był nagły impuls, wstyd mi za to. Nic mnie już nie cieszyło. No zazwyczaj chyba tak, osoby w depresji czują po prostu całkowity brak chęci do wszystkiego, tak? I to ciągłe zmęczenie, brak chęci wychodzenia z łóżka, tak? Nic mnie już nie cieszyło w sumie. Nothing was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television. But I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions. And I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden? Or that life isn't worth living? Widzicie, wybieranie takich kwestii odpowiednich do tego, co faktycznie mogło się wydarzyć, otwiera też trochę naszą bohaterkę, tak? Susan więcej mówi o tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Czasami, kiedy czuję się naprawdę podle, albo już nie. Czasami. Sometimes, when I feel really low, I used to think everyone would be happier without me. But I guess people don't really care. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Moje koty. O, czyli ma więcej niż jednego kota w takim wypadku. Kiedyś cieszyła mnie praca, leki antydepresyjne naprawdę na mnie podziałały, długa kąpiel. Jezu, naprawdę, kąpiel? To są takie paskudne literówki, że aż boli. Ażbym chętnie, kurczę, sam to poszedł i poprawił. Muzyka. Gram na pianinie, kiedy jest mi źle. Gram na pianinie, kiedy jest mi źle. Znaczy, ona ma koty, to koty byłyby całkiem spoko, ale zobaczmy. Music. I play the piano when I'm feeling down. It's also a signal for the local cats that the food's there, ready for them. That's when they come over, when they hear the piano. What makes you feel worse? Ludzie, zawiedli mnie zbyt wiele razy, nienawidzę, kiedy cały czas pada. Hałas, duży hałas naprawdę mnie denerwuje. O, to byłoby dla szyny odpowiednie, do wyboru. Samotność, czasami chciałabym mieć kogoś do porozmawiania. Trudno powiedzieć, to może być cokolwiek. Czy ona wybrała świadomie samotność? Ale no tak, wiadomo, bycie samotnym nie jest... Nie. Bycie samemu w czterech ścianach, szczególnie kiedy ma się depresję, to chyba najgorsze, co może być, bo człowiek zostawiony swoim własnym myślom potrafi dojść do tak beznadziejnie dennych wniosków, jak sobie potem z czasem o tym pomyśli, że tragedia. No, nie polecam nikomu. Nie, żebym mówił z własnych doświadczeń, chociaż po części może trochę też, czasami, bo miałem taki okres w życiu, kiedy rzeczywiście mieszkałem sam i jak przyszedł dzień gorszy, i jesteś sam w sobie, no to po prostu bijesz się z własnymi myślami i nie ma kogoś, kto by cię z tego wybił, nie? Ale dlatego ważne jest mieć zawsze jakiegoś przyjaciela, nie wiem, dziewczynę, chłopaka, męża, kogokolwiek. Nawet jakiegoś kumpla, z którym pogadasz sobie po prostu, tak? No dobra, ale
Ludzie, bo wydaje mi się, że ona narzeka na ludzi głównie. People. They've let me down too many times. I don't know who to trust anymore. I only trust my cats these days. So you say in the suicide note. Because that's true. I've been stabbed in the back more times than I could count. Have you imagined your funeral and how people will react to your death? Nigdy tak naprawdę nie myślałam o tym. Prawdopodobnie i tak nikt by nie przyszedł. Często sobie wyobrażam, miałam nadzieję, że ludzie będą... Że ludzie będą coś tam robić, tak? Będą płakać żywnie i tak dalej. Żewnie, tak? Nigdy nie myślałam... Wydaje mi się... Prawdopodobnie i tak by nikt nie przyszedł. Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? No proszę. A dowiadujemy się teraz, że jest jakiś Eric i to rzeczywiście ona miała męża. Nie chcę o tym mówić. Nie ma nic z nim, proszę, czy mogę już iść do domu? Nie ma o czym rozmawiać, robi się późno, czy moglibyśmy pogadać kiedy indziej? Nie chcę o tym mówić, widocznie nie ma o czym rozmawiać. Naprawdę ona nie chce o tym mówić? Dobra, niech będzie. I don't really want to talk about this. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it! The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Susan. You are not safe here. But... Please, you must follow me. Quickly. O kurczę, patrzcie, jakie ciekawa opcja. Rzeczywiście jesteśmy w takim mniejszym teraz pokoju. Przeżywamy wspomnienie. I znowu pojawia się ta dziwna pielęgniarka, Liz, tak? I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. A mogę też zawrócić, czy nie mogę? Chyba muszę tylko iść za nią. Okej. Okay. The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, "You go first. I'll explain everything in a minute." Interesujące. Susan, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. No to jest interesujące. Czyli ona chce mnie... Oni mnie skrzywdzą, ale jak to mnie skrzywdzą? Dlaczego mają mnie skrzywdzić? I co, idziesz za mną? Idziesz za mną? To idziesz, dobrze, cieszę się. O! Proszę bardzo, kolejna lokacja. Accident and emergency. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Susan. I know another way. Co to za kombinacja? Sobie zapiszę. Zrobię sobie quick save'a. Na wszelki wypadek. Okej, okay, czyli tędy nie uciekniemy, chodźmy inną trasą. Kurczę. Liz, co ty odwalasz? Window. Okej.
Aha. Przycisk. No dobra. No to wchodzimy. What are we doing on the roof? Liz. No właśnie, czy ona, nie wiem. Mam pomysły, że ona sobie coś zrobi z tego dachu, ale... What the hell are you doing? And why is there blood on your clothes? Liz. It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. This is the only way out of here. The only escape. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. O kurczę! Co? Ona też chce popełnić samobójstwo? Zejdź tu natychmiast, oszala. To jest zły pomysł. Zejdź na dół, porozmawiamy. This is a bad idea. Come down and we'll talk. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, I have no one to live for anyway. No one ever listened to me. No one ever cared. I listened. You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You listened. Did you really? Of course I did. You talk a lot, but I've always been a good listener. I liked talking to you. So do you remember that story then? The one I told you the other night? The one about the woman in A&E? O kurde. A, wa, wa, wa. To każą mi teraz przypomnieć sobie, co się tam wydarzyło. O rany. Wiecie co? I może to być właśnie ten sposób na przekonanie siebie samej, Susan, że nie warto jest popełniać samobójstwo, bo teraz właśnie próbujemy kogoś od tego odciągnąć. I może jak uda nam się to zrobić 5 razy, być może, tak już teraz teoretyzuję, to może właśnie o to chodzi. Takie katarzis przeżyjemy, tak? Zniknęła, później znaleźli jej ciało w toalecie. Ta, która kopnęła ochroniarza w krocze, zapaliła papierosa i spłonęła w łóżku, skoczyła z dachu i złamała sobie kręgosłup. W zasadzie nie wydaje mi się, żebyś opowiadała tę historię. O matko bosko! A ja nie pamiętam! O nie! Chyba aż tak nie skupiałem się na tym dialogu, żeby teraz pamiętać. Znaczy, gdyby to był cały czas ten jeden dzień, w którym ja czytałem te dialogi i grałem i w ogóle, no właśnie, a nie 4 dni temu, kiedy z nią rozmawiałem, czy nawet dalej, kiedy nagrywałem ten odcinek. Wydaje mi się, że było chyba jakaś... Czy wiecie, ja mogę po prostu sobie odpalić teraz ten odcinek, jeszcze raz przejrzeć ten dialog, bo mam taki plus, bo sobie nagrywam to wszystko, ale wydaje mi się, że chyba chodziło o kopnięcie w krocze. The one who kicked the security guy in the crotch. You just made that up, didn't you? O-o. I've never said such a thing. You're a liar. But, okay, I can prove to you that I listened. Just don't jump. Please. You can prove it. Fine. I'll give you a second chance. Did I tell you about my flatmate? Did I tell you what one of them does for a living? A to pamiętam, pielęgniarką jest. Tak, tak, tak. Spoko. Ja już to pamiętam, jest pielęgniarką. Stripteaserką. Ale ona miała. Zaraz, ona opowiadała chyba o 2 znajomych. Jedna miała być też pielęgniarką, druga jest stripteaserką, nie? She's a stripper. Yes. Or at least that's what I think she is. You've listened. I just wish other people did. I'm sure they do. It can't be that bad. What do you know? Why do you care anyway? I don't want you to make the same mistake I did. I thought you of all people knew how it feels when you're trapped and you can't trust anyone. Look, I'm sure there must be someone who cares about you. My colleagues don't care, my family don't care, even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? W walentynki, tak pamiętam. Powiedział to idealnie w walentynki, bo akurat to mi zapadło w pamięć, że idealny moment na powiedzenie tego. Okej, coś tam pamiętam. On Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. You've got this one right. But it's not enough. Don't feel responsible. You didn't cause me this pain. This suffering. I have to do this to be free again. Jump with me, Susan. Do it, while you still can. No!
O nie. After that, I went back. I tried telling people about Liz, but they all thought I was crazy again and didn't believe me. And you were absolutely sure you saw Liz jump off this building? You know, it doesn't matter. I just want to finish this and get some fresh air. Susan, I know Liz well. She wouldn't do something like that. As a matter of fact, I saw her this morning. She's fine. I'd like you to come with me and see her. Say hi. Make sure she's all right. Stop treating me like I'm crazy. Fine. I'll go. I don't even care that much anyway. The door is locked? I plan ahead, Susan. I had a feeling in my gut, and my gut's never wrong. I feel like I really got to know you, though. I'm very sorry you've had such a difficult life. I like your green eyes and your sleek cheekbones. You're a clever girl, Susan, but the sadness has poisoned you for too long. There is no coming back from it. For what it's worth, I would have let you go if it wasn't for Liz. What? Co właściwie zaszło? The fuck? Where am I? Zadźgał mnie doktorek, ale przecież jestem nieśmiertelna, tak? I znowu słyszę tego kruka. Czekajcie, muszę pozbyć się tego dziadostwa na ekranie. Dobra, przynajmniej już nie ma tego babola. O kurcze. Ale... Co? Aha, czyli Liz rzeczywiście musiała się zabić. O rany, jakie to pokiełbaszone jest. Jestem w jakimś teatrze? Kabel? Zastanawiam się, do czego to służy. Pociągnij. Doors. I can't see them. Just walk back to the right side of the stage. Might be a little Susan can't miss them. O kurczę. Ale to wszystko jakoś tak dziko eskaluje, nie? W tej grze. I chyba zostawię was z tym wyborem. Co to jest? That's Susan. Whatever they are, tell them to stop staring. But they are here to guide Susan. They are the guardians of the doors. They know which door she should enter to get her rewards. But there is one problem. There's always a problem. I'm not even surprised. Which door should I go through? I will leave that to Susan's own best judgment. But this might be her only chance to find what she had lost. Wasted. Susan will never get it back. Susan has one question, and she can only ask.
I can do that. But what's the catch? It's very simple. One of my guests always tells the truth, while the other one always lies. And I'm guessing you can't tell me which is which? It's something I've forgotten myself a long time ago, Susan. Well, does it really matter? What I'm questioning is also the leads to find the right door. O kurczę, oto zagadka z dwoma osobami, które zawsze mówią prawdę, a druga mówi zawsze kłamie. Jest jakiś haczyk tutaj. Myślę, że to jest dobry moment, żeby to w ogóle zatrzymać ten odcinek w tym momencie. Ja na pewno zrobię sobie też jakiś Google search, przypomnę sobie na pewno o tej zagadce, bo może jest jakieś takie pytanie, które można zadać. Ja pamiętam, że było takie, które zawsze sprawdzi... czy rzeczywiście kto mówi prawdę, a kto kłamie, prawda? No dobra, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Interesujące jest to, co zaszło. Doktor X, który rzeczywiście nas zadźgał, zabił. Czy on zawsze zabijał swoje ofiary? No bo wiadomo, on jest flirciarzem. I Liz w takim wypadku chyba też popełniła to samobójstwo, bo nie widzieliśmy ją. On musiał nas okłamać, tak? Zaciągnął nas do siebie i w ogóle, o matko bosko, poryta ta gra jest, ale to było ciekawe, ten kruk też jest ciekawy, czyli może właśnie w ten sposób teraz, jak znajdziemy odpowiednie drzwi, to uda nam się, ale teraz co się stanie, jeżeli znajdziemy złe drzwi, czy to jest możliwość przegranej, tak? Być może, zobaczymy to w następnym odcinku i jak wam się, a już mówiłem to, tak? Więc wielka piona, trzymajcie się i czekam też na wasze komentarze, wasze wnioski, wasze obserwacje tego, co właśnie zaszło. Bo jestem też ciekawy waszych przemyśleń na temat tej gry. Trzymajcie się, cześć!